Cześć, tu Tomek, witam Was w nowym odcinku vloga. Wybieram się właśnie do hytty, czyli takiego domku za miastem, który w Norwegii jest bardzo popularny. Wielu Norwegów ma taką hyttę, więc pokażę Wam, jak ona wygląda. Zaprosiła nas tam nasza szefowa z przedszkola. Musimy najpierw wziąć łódź, później autobus, więc podróż będzie trwała ponad godzinę. Zapraszam Was na taki dzień ze mną i do zobaczenia później. Znajdujemy się w Fagerstrand. Jest to na południe od Oslo, druga strefa. W ogóle ostatnio w Norwegii są mega upały, 30 stopni w Oslo, także lato w pełni. No a za chwilę pokażę Wam taką typową hyttę norweską, która właściwie jest stylizowana na takie drugie mieszkanie czy dom. Więc jak Norwegowie mówią, że jadą w naturę do hytty, no to tak naprawdę jadą niektórzy tylko siedzieć w drugim mieszkaniu przed telewizorem. No ale zobaczymy, jak ta hytta wygląda. No i idziemy. Tak wygląda chatka. Ona jest dość duża, nawet ma piętro. Thank you.
jestem już w Oslo. Jest godzina w pół do 23, a zobaczcie, jak jeszcze jest w Oslo jasno. Wycieczka za miasto bardzo się udała. Hytta mojej szefowej była bardzo fajna, z piętrem, sypialnie, kuchnia, prysznic. Naprawdę można w takiej norweskiej chatce mieszkać spokojnie. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał się Wam taki luźny filmik. Już za kilka dni opublikuję kolejny odcinek. Tym razem będzie to pierwszy konkurs na moim kanale, więc pozostańcie czujni. Dzięki za lajki i komentarze i do zobaczenia za jakiś czas. Cześć!